Cześć. Mam nadzieję, że już wiesz, w jaki sposób narysować kubek, wykorzystując podstawowe funkcje i modyfikatory Maxa. Jeżeli nie, to zapraszam do obejrzenia wcześniejszych odcinków, z których dowiesz się, jak to zrobić. Dzisiaj zajmiemy się materiałami i renderingiem. Jest to bardzo szerokie zagadnienie i będziemy o nim rozmawiać w wielu kolejnych tutorialach, ale nie od razu Rzym zbudowano. Zaczynajmy. Modelowanie to jedno, ale sprawienie, żeby kubek wyglądał jak kubek, to drugie. Oczywiście możemy rysować modele bez materiałów i kolorów, na przykład do druku 3D, albo jako bazę do wycięcia laserem. I takie modele też będziemy robić, ale w przypadku naszego kubka będzie on stanowił być może element wizualizacji lub wystąpi w jakiejś grze. Dlatego musimy wyposażyć go w materiały. Pierwsze co zrobię, to wybiorę render, w jakim będę pracował. Silników renderujących jest sporo, każdy z nich ma swoje wady i zalety. Postaram się omówić różne silniki, ale dzisiaj skupmy się na V-Ray, choć podobne zasady będą obowiązywały w każdym innym. Przy pomocy skrótu F10 lub przy pomocy czajniczka z kółkiem zębatym otwieram okno Render Setup. Z menu Render wybieram silnik, w jakim będę pracował. W nowej wersji Max dostępny będzie Arnold. Bardzo fajny silnik. Jak widzisz, opcji i ustawień jest bardzo dużo. Ważne dla nas jest jeszcze ostatnie menu. Assign Render, gdzie możemy sprawdzić i ustawić silnik do poszczególnych operacji. Na razie upewniam się, że Material Editor jest ustawiony na Skyline Render lub na wybrany przeze mnie. Ma to znaczenie przy wyświetlaniu materiałów w ich podglądzie. Wybieram V-Ray Next, pozostałe okna zostawiam domyślnie poza Output Size, gdzie mogę dopasować wielkość renderowanego obrazu. Na razie wystarczy. Zamykam to okno. Jeśli masz zainstalowanego V-Raya, zapewne masz także pasek z ikonami, które ja akurat zablokowałem sobie na dole ekranu, zaraz obok ikon korony. Silnik V-Ray jest dość skomplikowany i umożliwia kontrolę nad niemal każdym parametrem renderowanego obrazu czy materiału. Ma także funkcje dodatkowe, jak dodawanie futra, czy włosów, trawy, różnych kamer, świateł, czy obiektów proceduralnych. Jednym z obiektów V-Ray, który zastosujemy, będzie V-Ray Plane. To jakby podłoga przejmująca cienie obiektów, tym samym zwiększająca wrażenie głębi. V-Ray Plane znajdziesz wśród ikonek paska V-Ray albo w znanej już nam zakładce z plusem pod rozwijalnym menu V-Ray. Znajdę V-Ray Plane i umieszczam go kliknięciem na scenie w dowolnym miejscu. Spróbujmy szybko wyrenderować naszą scenę. Ikonka czajniczka z piorunem albo skrót F9 i zaczynamy render. Pracuję na dwóch monitorach i render zaczął się na drugim. W każdym razie coś poszło nie tak. Obraz jest cały czarny. Ewidentnie czegoś brakuje w naszej scenie. Oczywiście brakuje świateł. Dodajmy proste ogólne światło V-Ray Doom Light. Ustawmy je w dowolnym miejscu i ponownie wyrenderujmy obraz. Jest pierwszy render. Jak widzisz, obraz na renderze nie bardzo odpowiada temu, co widzimy w viewporcie. Aby mieć podgląd tego, co będziemy renderować, wybierzmy skrót Shift F. Obraz zmienił się, a jego proporcje są dokładnie takie, jak ustaliliśmy w menu Render Setup. Mogę ustawić widok tak, by mi odpowiadał. Render przedstawia teraz dokładnie mój viewport. No dobrze, mamy światło, mamy podłogę, ale kubek nadal nie wygląda zbyt ciekawie. Przejdźmy do menu Materiały. Przychodzimy do nich przy pomocy ikony lub skrótu M. Zauważ, że w prawym dolnym rogu ikonki Material Editor jest mały szary trójkącik. Taki trójkącik na ikonie oznacza, że kliknięcie i przytrzymanie tej ikony rozwinie dodatkowe menu. W przypadku materiałów mamy dwa sposoby pracy z nimi. Slate Material Editor oraz klasyczny Compact Material Editor. Osobiście preferuję pracę w Slate, gdyż pozwala mi łatwiej opanować często wielopoziomowe konstrukcje materiałów i połączone z nimi tekstury. Po lewej stronie okna znajdziesz rozwijalne listy dostępnych materiałów w wybranym wcześniej silniku renderującym. Zastanówmy się przez chwilę, jakie materiały zastosujemy do naszego kubka. Jeden z nich niech będzie materiałem ceramiki, a drugi kolorem powierzchni samej kawy.
Aby sobie utrudnić, a w efekcie ułatwić pracę, wybierzmy z menu Materials General Material o tajemniczej nazwie Multi Sub Object. Klikam i materiał pojawił się na środku naszej, powiedzmy, palety. To miejsce, gdzie będziemy komponować materiały. Multi Sub Object nie jest sam w sobie materiałem. To taki rozdzielacz, który pozwoli nam podzielić obiekt na różne materiały bez ingerencji w jego geometrię. Dodajmy zatem pierwszy materiał. Możemy to zrobić na kilka sposobów. Klikam prawym przyciskiem myszy na pustym miejscu palety i rozwijalnym menu wybieram potrzebny element. Mogę także wyszukać materiał z lewego okna przeglądarki materiałów. Klikam i klocek materiału pojawia się na palecie. Mogę go przesuwać, oddalać widok za pomocą myszy, a także przesuwać poszczególne klocki materiału, chwytając ich etykietę. Gdy wybiorę jakiś element z palety, po prawej stronie okna pojawi się menu jego właściwości. Nadam nazwę materiałowi, niech będzie kubek. Dodaję drugi materiał, jak wcześniej. Mogę wybrać go klikając lewym przyciskiem myszy z menu po lewej stronie, albo chwytając inny materiał i przeciągając go w inne miejsce z wciśniętym Shift. Czyli dokładnie tak, jak klonujemy obiekty. Klocki materiałów są wyposażone z prawej strony w slot wyjścia, a z lewej wejścia. Mogę połączyć teraz kółeczko wyjścia ze slotem w lewej części klocka Multi Sub Object. Podłączmy materiał kubek pod jedynkę, drugiemu nadajmy nazwę kawa i podłączmy pod slot numer 2. Klikam na Multi Sub Object i teraz zmieniam mu nazwę. Poniżej mogę nadać nazwę poszczególnym slotom, a także zmienić ilość dostępnych slotów. W niektórych przypadkach 10 może nie być wystarczające, szczególnie w przypadku wizualizacji, gdzie często korzystam z multimateriałów. Aby ustalić ilość, mogę klikać przyciski Add lub Delete, albo wybrać przycisk Set Number i ustawić dowolną wartość. Jak widzisz, w tym przypadku program doda mi do nowych slotów domyślne materiały Scanline. Ustawię liczbę slotów na 2. Materiały zostały odłączone, ale pozostały na palecie. Usunę je, żeby mi nie przeszkadzały w dalszej pracy. Zauważ, że mogę przesuwać elementy, a jeśli są połączone ze sobą, przesuwając klocek nadrzędny, przesuwam także klocki niższego szczebla, tak zwane children. Mogę to zmienić, włączając lub wyłączając ikonę Move Children. Teraz mój klocek nadrzędny porusza się osobno. Ale wróćmy do poprzedniego ustawienia. Tuż obok znajduje się ikona pozwalająca usunąć wybrany element z palety oraz kolejna przypisująca wybrany materiał do wybranego obiektu na scenie. Zaznaczam kubeczek i klikam ikonę przypisującą materiał. Jak widzisz, kolor kubeczka z niebieskiego zmienił się na szary. Wyrenderujmy teraz scenę. Nie, to jeszcze nie jest nasze ostatnie słowo. Zwróć uwagę, że rozmiar okienek możesz zmieniać i dopasować do swoich potrzeb. Przesunę teraz okno z materiałami na drugi monitor. Mamy już dwa materiały, ale Max nadal nie wie, która część kubka ma być kubkiem, a która kawą. Wyłączam ikonę Show End Result i przechodzę do modyfikatora Edit Poly. Wybieram selekcję poligon i zaznaczam wszystkie polygons. Ale czy na pewno wszystkie? Tak, mam zaznaczoną opcję Ignore Backfacing i tylko widoczne poligony zostały zaznaczone. Odznaczam to i zaznaczam ponownie wszystkie poligony. Będąc w trybie wyboru poligon, przechodzę do zakładki Polygon Material IDs. Najważniejsze dla mnie jest okienko Set ID. Jest to miejsce, w którym przypisuję konkretny numer slota z Multi Sub Object do poligonu. Pamiętam, że mój kubek ma przypisany materiał kubek do slota numer 1, zatem ustawiam 1 w tym okienku. O
Okej, ale kawa ma przecież inny materiał. Przejdę do widoku z góry przy pomocy T. Ikoną albo klawiszem Q zmieniam sposób wyboru na okrągły. Zwróć uwagę, że zaznaczenie to działa tak, że pierwsze kliknięcie wskazuje centrum zaznaczenia, a następne odsuwa się od tego centrum. I tak oczywiście zaznaczam opcję Ignore Backfacing. Upewniam się, że nie zaznaczyłem niczego na dole. Jak widzisz, zaznaczenie nie jest dokładnie. Trzeba je rozszerzyć. W tym celu zastosuję przycisk Grow, który powiększa całe moje zaznaczenie, w przeciwieństwie do przycisku Shrink, zmniejszającego je. W tym przypadku możemy użyć także innej metody wybierania, czyli By Angle. Zaznaczając tą opcję, wybieramy wszystkie poligony, które łączą się z tym wybranym przez nas pod kątem mniejszym bądź równym kątowi w oknie wyboru. Zobacz, co się stanie, gdy będę zmieniał maksymalny kąt. Przy mniejszych wartościach zaznaczone są sąsiadujące poligony, ale leżące niemal w płaszczyźnie klikniętego przez nas poligonu. A gdy zwiększę ten kąt, zaznaczam większy zakres poligonów. Ustawiam kąt na domyślne 45 stopni i wybieram powierzchnię kawy. Parametr Material ID pokazuje, że do wybranych poligonów mam przypisany materiał kubek, czyli slot numer 1. Gdy zmienię go na 2, automatycznie do tych poligonów zostanie przypisany materiał kawa. Ok, pora dodać trochę koloru do naszego modelu. Pierwszą rzeczą, jaką zmienię, będzie kolor kubka. W tym celu klikam na prostokąt obok parametru Diffuse. W otwartym oknie wybieram kolor kubeczka. Mogę to zrobić ręcznie na oko albo wpisać odpowiednie liczby określające kolor. Zauważ, że zmienił się kolor samego kubka. Powierzchnia kawy została szara. Zmienię ją na coś ciemniejszego oraz dodam tekstury. Przygotowałem dla Was zestaw tekstur powierzchni kawy, który będziecie mogli pobrać pod filmem i zastosować w większości silników renderujących. Przeciągam wybrane tekstury na paletę materiałów. Diffuse, Glossiness, Normal i Specular. I teraz połączę je z odpowiednimi slotami materiału kawa. Diffuse do Diffuse. Zauważ, że teraz przy okienku koloru pojawiła się literka M, oznaczająca, że do danego parametru jest podpięta jakaś tekstura. Gdy wybiorę kolocek bitmapy, po prawej stronie okna pojawią się jej parametry, a także nazwa i ścieżka tekstury. Połączę Glossiness z obydwoma slotami Reflection Gloss i Refraction Gloss. A mapę Specular podłączę do slotu Reflect. Mapa normalnych wymaga od nas trochę więcej zachodu. Aby działała poprawnie, musimy połączyć ją z materiałem przez dodatkowy element. W przypadku materiału V-Ray będzie to element V-Ray Normal Map, który znajdziemy w zakładce Maps V-Ray po wyciągnięciu i upuszczeniu na pustym polu wyciągnięcia lub klikając prawym przyciskiem myszy na palecie. Dołączmy Normal Map do slotu Normal Map, a cały klocek V-Ray Normal Map ze slotem Bump materiału kawa. Jest to element, który w skrócie dopasowuje Normal Map do działania jako Bump Map. Jak widzisz, przy wszystkich podlinkowanych parametrach pojawiła się literka M. Zmieńmy jeszcze jeden parametr związany z Normal Map. Na samym dole rozwinę zakładkę Maps. Przy pomocy wartości procentowych mogę zmieniać wartość działania danego parametru lub mapy. Domyślnie BAP jest ustawiony na 30%, a ja chciałbym, żeby działał na 100%. Zamykam to okno, teraz trzeba dopasować mapę powierzchni do kawy. W tym celu wybieram odpowiednie poligony, ustawiam sobie widok z góry i dodaję nowy modyfikator UVW Map. Jeśli nie masz skrótu do tego modyfikatora, znajdziesz go w rozwijalnym menu Modifier List. Upewniam się, że mapping jest ustawiony na planar. Jak możesz zauważyć, krawędź tekstury nie pasuje do kubka. Jest zbyt mała. Klikam na mały trójkącik przy nazwie modyfikatora i z rozwinięcia wybieram gizmo. Po przejściu w tryb skalowania R mogę modyfikować mapę i dopasować ją do modelu. Powiększam ją trochę i obracam. Spróbujmy wyrenderować model.
Wygląda to całkiem nieźle. Kawa niemal pachnie, ale sam kubek jest mało przekonujący. Wykorzystam teraz funkcję V-Ray IPR, czyli podgląd renderu. Znajdę go przyciskając na dłużej ikonę Render Current Frame na pasku ikon V-Ray i wybiorę ikonę IPR Mode. Pojawi się dodatkowe okno, w którym będę mógł na bieżąco śledzić wygląd renderu. Otwieram znowu paletę materiałów i zaznaczam materiał kubek. Najpierw zmienię kolor na może bardziej intensywny, ale jak widzisz, jest on nadal mało podobny do ceramicznego kubka. Jest całkowicie matowy. Otwórzmy właściwości koloru Reflect. Tutaj określamy wartość odbicia. Czarny to całkowity mat, biały odbije jak lustro. W naturze praktycznie nie spotyka się obiektów całkowicie matowych lub idealnie odbijających. Bezpieczny zakres wartości w takich zwykle pracuje to 5 do 230. Glossiness to rozmycie odbicia. Im niższa wartość, tym rozmycie będzie większe. Ustawmy je na 0,88. Wróćmy jeszcze na chwilę do koloru Diffuse. Zwykle trzymam się podobnej zasady jak w przypadku innych wartości, czyli wybieram kolory w zakresie od 5 do 230, bo w naturze nie występują obiekty całkowicie czarne, jak i białe, no może z małymi wyjątkami. Zobaczcie, jak ładnie odbija nam się na ściankach kolor kawy. Wybieram ładny, wesoły fiolet i gotowe. Mamy fajny kubek w ciekawym kolorze, ładne cienie na podłożu, pachnąca kawa wewnątrz, prawie gotowe. Żeby pochwalić się innym swoim kubkiem, fajnie byłoby zapisać taki render. Mogę to zrobić przy pomocy ikony Save Current Channel, ale mogę to zrobić też w inny sposób. Otwieram właściwości renderu i ustawię sobie większą rozdzielczość i format. Widzisz, że dzięki Save Frame, czyli skrótowi Shift-F, widok viewportu zmienia się i pokazuje aktualne proporcje renderu, dzięki temu mogę dokładnie dopasować widok. Poniżej, w zakładce Render Output, wybieram przycisk Files, podaję lokalizację, gdzie chcę zapisać render, wpisuję jego nazwę i wybieram format. Aby render zapisany miał takie same ustawienia gamma jak to, co będę widział w Max, muszę jeszcze zaznaczyć opcję Override Gamma i dopisać wartość 2,2. Klikam Save i potwierdzam właściwości zapisu. Teraz render. Przyjrzyjmy mu się bliżej. Niestety przy krawędzi kubka i na uchwycie widoczne są podziały. Trzeba zagęścić siatkę. Zaraz to naprawimy. Przechodzę do modyfikatora Turbo Smooth i zmieniam parametr Iterations. Jak widzisz, siatka zagęściła się bardzo i teraz krawędzie będą bardzo gładkie. Sprawdźmy jednak, jak wygląda nasza scena pod względem ilości poli. Naciskam 7 na klawiaturze i w lewym okienku mogę zobaczyć aktualną liczbę poli i wers na scenie. Jak możesz łatwo zauważyć, każde zwiększenie iteracji Turbo Smooth mnoży ilość poli razy 4. Pozostawmy ilość podziałów na 1, ale zaznaczmy okienko poniżej Render Items i tu wstawmy ilość podziałów na 3. Gdy teraz zaczniemy render, w widoku model ma 1 zakres podziałów, ale podczas renderowania będzie liczony, jakby miał ich 3. Tak, kubek gotowy. Można chwalić się swoimi dziełami. Jeśli udało Wam się wymodelować i wyrenderować kubeczek, możecie mi wysłać jego render na Facebooku. Zrobię tam galerię 3D maniakowych kubków. Na dziś to wszystko. W kolejnych odcinkach będziemy w praktyce poznawać zagadnienia związane z modelowaniem i renderowaniem. Poznamy też inne programy i inne aspekty 3D. Będziemy drukować i wycinać laserem nasze produkcje. Jeśli spodobał Ci się ten filmik, zasubskrybuj mój kanał, by nie przeoczyć kolejnego odcinka. To był 3D Maniak. Do usłyszenia.